Mikroklimat. Magazyn piosenki studenckiej. Zaprasza Jerzy Krużel. Każda dzielnica miasta miała swojego wariata. Torbacza, super zbieracza, darmodzieja, szajbę brodacza. Na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę. Such absurdalnie sfiksowany. Na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany. Żeby każda dzielnica miasta miała swojego wariata, miękko by wbiegał ten pan, drażniąc normatywny stan. Na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę, szajbus pysznie zbzikowany. Na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany. Żeby każda dzielnica miasta miała wieszcza, by wrzeszczał na nudę, rutynę, na prozę, na konwencję, na sztywny wzorzec. Don Kiszota, kota proroka, rzadki okaz widzącego oka. Żeby każda dzielnica miasta na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę, szajbus pysznie zbzikowany. Na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany. Na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę, szajbus pysznie zbzikowany. Na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany. Dzień dobry. Dziś zapraszam na spotkanie z Markiem Andrzejewskim i jego piosenkami z płyty Hasztagi. 461. magazyn piosenki studenckiej Mikroklimat rozpocząłem piosenką Musi być wariat ze słowami i muzyką Marka Andrzejewskiego. Piosenka pochodzi z ostatniej płyty Marka pod tytułem Hasztagi. Z Markiem rozmawiałem podczas 9. festiwalu Pod Słońce w Jamnej. Oto piosenka Kokony. Marek Andrzejewski. Mijają się, suną do siebie, coś niby mówią. Osłon do płaszczy, do czapy, przez klapy, dla szkapy, przez warstwy kurtyny, przez zasłony, bataliony obrony.
przez warstwy kurtyny, przez zasłony, kokony obrony. Rękawice na prawicach, żeby nie było dowodów, żeby nie zostawiać śladów po dotknięciu, po spotkaniu. Po dotknięciu, po spotkaniu. Nie ma więc dowodów, nie ma na nich powodów. Samodzielnie uczuciowo, sami sobie samochodzą, sami sobie samochodzą. Do płaszczy, do czapy, przez klapy dla szkapy, przez warstwy kurtyny, przez zasłony, bataliony obrony. Przez warstwy kurtyny, przez zasłony, kokony obrony. Rękawice na prawicach, żeby nie było dowodów, żeby nie zostawiać śladów po dotknięciu, po spotkaniu. Po dotknięciu, po spotkaniu. Nie ma więc dowodów, nie ma na nich powodów. Samodzielnie uczuciowo, sami sobie samochodzą, sami sobie samochodzą, sami sobie samochodzą, sami sobie samochodzą. Dzień dobry, Marek Andrzejewski z tej strony. Marku, która już to kolejna płyta twoja? Moja piąta autorska. Miałem wrażenie, że chciałem tą płytą zrobić pewne podsumowanie. Może nawet jakoś coś zakończyć nawet tą płytą. Nie spodziewałem się, że odzew, jaki jest na te piosenki i w ogóle na całość tego wydawnictwa, jakoś mnie z powrotem do tego życia przywróci artystycznego. Miałem wrażenie, że robię takie opus magnum, czy że jakieś takie podsumowanie swoich różnych poszukiwań muzycznych, ale również towarzyskich. A tu się okazało, że może to nie będzie jeszcze koniec. Zobaczymy. A dlaczego uważałem, że to jest takie podsumowujące? Otóż ktoś wyliczył, że bujam się już na tej scenie 25 lat, czyli ćwierć wieku pisania piosenek, śpiewania piosenek. Spojrzałem wtedy sobie wstecz i pomyślałem, co takiego było najbardziej istotnego, co było najważniejsze na mojej drodze takiej artystycznej, co było
najfajniejszego podczas tej przygody. I na pewno takim faktem i takim muzycznym zjawiskiem była grupa Niesfornych, czyli przyjaciele, z którymi nagrywaliśmy moją pierwszą autorską płytę. Ona nosi tytuł Trolejbusowy Batyskaw i ona była nagrywana 23 lata temu. Potem trochę koncertowaliśmy, potem nasze drogi się rozeszły i spotkaliśmy się dopiero po wielu latach i okazało się, że ta magia, która działa pomiędzy muzykami, ta współpraca, która się tworzy, muzyka, która się mnoży i nabudowuje na podstawie spotykania się poszczególnych muzyków, że to powróciło, że nadal jest ten żar, że nadal wynikają z tego fantastyczne rzeczy, można by powiedzieć, że coś z niczego, ale no nie jest tak, bo każdy z nas ma jakąś swoją drogę, swoje doświadczenie. Więc oni wprowadzają jazz, oni wprowadzają improwizację, szaleństwo, a ja w tej konstelacji jestem po prostu balladzistą. No cóż, autorem piosenek może tak. W związku z tym ta płyta jest tak czy owak moja na pewno, ale ma w sobie elementy wrażliwości wszystkich muzyków i wszystkich artystów, którzy razem ze mną podeszli do wykonania tego dzieła. Idzie na rekord. Mały idzie na rekord. Kotek z długiej ulicy, mały puchaty bombowiec. Zbir małolatek ulicznik. Ulicznik, głównie dachowiec. Mały idzie na rekord. Mały idzie na rekord. Mały idzie na rekord, by z pirem na makach być największym. Mały idzie na rekord, by szelmą na makach być najśmielszym. Mały idzie na rekord. Mały idzie na rekord. Kocie zalążek kocura, mała futrzasta awantura. Bzdura wciąż zamiast pazura, zwiastun dopiero uwertura. Prawideł. Mały idzie na rekord. Zmieni się w grubą rybę. Mały idzie na rekord. Zmieni się w grubą rybę. Nagrywaliśmy bardzo szybko, śpieszyliśmy się i rzeczywiście było to nagrywane tak, jakby nagrywał to zespół komandosów. Dlatego, że było nas tam bardzo dużo muzyków z bardzo wielu miast, bo oczywiście losy porozrzucały tych moich przyjaciół w przeróżne miejsca i byli również muzycy z Lublina. No w każdym razie należało to logistycznie, sprawnie wszystko przeprowadzić, dlatego też przed wejściem do studia bardzo starannie przygotowałem cały plan nagrań, cały plan włącznie ze szkieletami aranży, z tym wszystkim, co potem mogłoby ewentualnie być jakimś zastanawianiem się. No nie musieliśmy się długo zastanawiać. Te wszystkie ramy zostały przeze mnie ściśle wytyczone, włącznie z momentami na improwizację, czyli zaplanowałem również szaleństwo. Więc to było wszystko zaplanowane i to się wszystko udało fantastycznie, również dzięki temu, że po prostu zawodowcy przyjechali i nagrali to, co trzeba i w takim tempie, jak trzeba i jeszcze był czas na zabawę i na różne towarzyskie, no nie było tak jak, że bat i rekord następny, rekord. No. Nie, była bardzo fajna współpraca, bardzo przyjemnie się nam pracowało i skutecznie, także to się fajnie udało, bo czasami bywa różnie, na przykład Lubelska Federacja Bardów, płyta Bardziej była nagrywana ponad rok,
to się strasznie długo ciągnęło. To, co nagraliśmy w czerwcu, to już wszystko zapomnieliśmy w sierpniu i pewne rzeczy jakoś się tam zacierały w pamięci, w intensywności pracy. Zatem tutaj płytę nagrywaliśmy bardzo szybko i bardzo skutecznie. Jakie to szczęście, że mogę przyznać się bez owijania i z uniesionym jasnym czołem szczerze wyśpiewać swe zeznania. Ponieważ jesteś ty, jestem ja, to powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Ponieważ jesteś ty, jestem ja, powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Ja się przyznaję, twój mężczyzna, jestem na łodzi pasażerem. Już mogę więc po ludzku wyznam, to miłość rządzi sterem. Ponieważ jesteś ty, jestem ja, powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Ponieważ jesteś ty, jestem ja, to powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Dzisiaj z biletem przedawnionym, dzisiaj na łodzi z uchodźcami, przedrzeć się chcę na twoją stronę ostatnim promem. Ponieważ jesteś ty, jestem ja, to powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Mówiłem o tych wielu osobach, które biorą udział. Zatem saksofon, trąbka, puzon, to jest sekcja dęta, Krystian Broniarz saksofon, Jarosław Spałek trąbka i Hans Łukaszczyk puzon. Do tego sekcja rytmiczna, czyli Marek Matwiejczyk gitara basowa, perkusja Grzegorz Poliszak. Do tego
instrumenty akustyczne z projektu, który był kilka lat temu przeze mnie promowany jakby, czyli z projektu Akustycznie. Jakub Niedoborek, instrumenty strunowe, gitara, lutnia, Katarzyna Wasilewska, która gra na skrzypcach, ale na tej płycie więcej śpiewa niż gra na skrzypcach. A obok Katarzyny drugi głos żeński, który się pojawia na płycie, to Jagoda Naja. To wspaniała postać, która też nawiązuje do początków tej mojej przygody ze śpiewaniem, bo razem z Jagodą otrzymaliśmy ex aequo dwie pierwsze nagrody, tego już nikt nie pamięta, na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. To był rok 1994. Nie wiem, czy ktoś pamięta, że taki festiwal był i czy on jeszcze w ogóle istnieje, bo w tej chwili w nazwie Studencki Festiwal to właściwie powinien mieć tylko festiwal JAPA w Łodzi. Wszystkie inne festiwale już nie są robione przez studentów dla studentów i w ogóle zmienił się cały krajobraz taki festiwalowy, czy w ogóle odbierania piosenek. Ale to jest jakby temat na inną rozmowę, wydaje mi się. Tak, bo chciałem powiedzieć o jeszcze najmłodszej postaci, która się pojawiła na nagraniach. Otóż mój syn, pianista, 16-letni, Michał Andrzejewski, był odpowiedzialny za wszystkie partie instrumentów klawiszowych, czyli wszystkie instrumenty klawiszowe, fortepiany, organy Hammonda, rodesy, wurlicery, wszystko nagrywał Michał. I to jest też pewne zwieńczenie współpracy, która rozpoczęła się już 3 lata temu. Wtedy Michał miał 13 lat, kiedy zaczynał ze mną grać, zaczynał ze mną koncertować i wspomagał mnie na scenie. Jako ojciec, no muszę to powiedzieć, to jest dla mnie wielka duma, to jest dla mnie wielka frajda, że mój syn w ogóle ma ochotę grać ze mną moje piosenki, bo wcale nie było to takie oczywiste, dlatego że młodzież na ogół stara się szukać swojej własnej drogi. A już szczególnie młodzież artystyczna, uzdolniona artystycznie, to już od razu by chciała wyważać wszystkie drzwi. Tutaj Michał się przez chwilę powstrzymał i pozwolił sobie jedne drzwi otworzyć, czyli pozwolił siebie zabrać na tą przygodę, która się nazywa piosenki ojca, czyli moje. Wydaje mi się, że jest to z korzyścią obustronną, bo Michał zdobywa doświadczenie, obycie na scenie, no rzecz nie, zupełnie nie do przecenienia, której nawet nie nabędzie grając koncerty klasyczne, bo on uczy się w szkole muzycznej i siłą rzeczy gra egzaminy, gra koncerty, więc to doświadczenie z muzyką klasyczną również ma. A tu ma doświadczenie z muzyką, można powiedzieć, rozrywkową. No to czemu nie? W końcu pracujemy w piosence, a piosenka jest traktowana jako muzyka rozrywkowa. Zatem Michał ma doświadczenie z innym jeszcze rodzajem występowania na scenie, a oprócz tego zdobywa doświadczenie współpracując z takimi fantastycznymi ludźmi, jazzmenami, jak koledzy z grupy Niesfornych, więc ten czas, kiedy nagrywaliśmy, kiedy potem rozmawialiśmy, kiedy omawialiśmy poszczególne partie, poszczególne traki, poszczególne take'i, ścieżki, wybieraliśmy najlepsze rejestracje, najlepsze wersje. O właśnie, wybierając wersje, mogliśmy też potraktować sprawę pod kątem doświadczenia. Co w studiu się udaje, a co trzeba, nad czym trzeba popracować, co się robi samo, a co trzeba wywołać na przykład. Kreślimy co dzień, chociaż wiemy, że fala się zbliża. Znaki cudownie niezrozumiałe zostaną tylko po nas, co pięknie żyliśmy. Nas, co pięknie żyliśmy. I nawet ten, co przeszłość jasno widzi, nic nie odczyta zatartych śladów. Koła na piasku zostaną tylko po nas, co pięknie żyliśmy. Po nas, co pięknie żyliśmy.
na piasku kreślimy co dzień. Chociaż wiemy, że fala się zbliża, znaki cudownie niezrozumiałe zostaną tylko. O nas co pięknie żyliśmy, o nas co pięknie żyliśmy. I nawet ten, co przeszłość jasno widzi, nic nie odczyta zatartych śladów. Koła na piasku zostaną tylko. O nas co pięknie żyliśmy, o nas co pięknie żyliśmy. Najtrudniejsze jest osiągnięcie śpiewania albo grania dla kogoś. Bo jeśli się śpiewa do szyby i za szybą jest znudzony realizator, to jest inny świat. Akurat realizator w naszym przypadku nie był znudzony, był bardzo zaangażowany w naszą pracę, ale to i tak jest zupełnie inny świat niż wtedy, kiedy się śpiewa do publiczności. Są inne emocje, inny flow, znowu angielskie słowo, bardzo cię przepraszam, czyli inna energia. A w studiu trzeba tej energii i tej chęci przekonania publiczności do tego, co się śpiewa, trzeba poszukać w sobie. Coś, co jest dane na koncercie poprzez formę spotkania, bo jest spotkanie artysta i publiczność oddaje tą energię, którą uzyska od wykonawcy. Jeśli jest to fajna publiczność, no, tak myślę, że działa jak adrenalina, wymusza pewne, że artysta na scenie musi być trochę więcej niż samym sobą. Musi troszeczkę wznieść się i nawet jeśli nie jest, to powinien być bardziej pewny siebie, bo tego oczekuje publiczność. Publiczność oczekuje tego, że ktoś, kto wychodzi do nich na scenę, przed mikrofon, że zabierze w jakąś podróż. I to jest po prostu obowiązek. Obowiązek artysty, że nie może tego odpuścić, nie może wypuścić z rąk tych sznurków, tylko rzeczywiście musi zabrać w swoją stronę, w swój świat, do swojej drogi. Wyszło czterech na spacerek, długa droga jest na skwerek, zahaczyli o parterek, robiąc kwadrat i rowerek. Co na klatce stał? Co na klatce stał? Wnet się rozpadł szereg czterech, na dwóch czekał już paserek, dwóch podjęło znów spacerek, a wokoło łatwy szereg. Sam się w łapy pchał, au! Sam się w łapy pchał. Trzy portfele, Nokie i dwa Alcatele, przez omyłkę kilka żelek i dla sportu od kosztele. Zieloną jak glon, zieloną jak glon. Zapalili sobie ziele, tak wyjechać na szeszele, rozmaszyli się jak ciele, wchodząc na plac przy kościele. Tam Bóg spuścił grom, Bóg spuścił grom. Nazwałeś płytę hasztagi. Skąd takie pojęcia informatyczne? Cały ten program, on wcześniej nosił tytuł Lublimania, czyli Mania na punkcie Lublina. To były piosenki, które w jakiś sposób związane były z Lubelszczyzną, z Lublinem, również poprzez dobór autorów tekstów. Większość piosenek napisałem sam, ale również zaprosiłem do współpracy poetów lubelskich, czy nawet dziennikarzy. Także cztery utwory
są, że tak powiem, napisane specjalnie na tą płytę przez poetów. I podczas pracy nad tym materiałem brakowało mi jeszcze jednej piosenki. W związku z tym poszukałem w szufladzie, co tam jeszcze gdzieś by można było doprowadzić do jakiegoś zakończenia. I natrafiłem na tekst właśnie Hasztagi, na początku może nawet się tak nie nazywał. I skojarzyłem jedną rzecz, że w czasopiśmie Piosenka ten tekst zawieruszył się pomiędzy innymi tekstami piosenek i został opublikowany jako Słowa i muzyka Marka Andrzejewskiego. A to był tylko tekst, który gdzieś tam się zawieruszył między innymi tekstami piosenek. I pomyślałem, no to w takim razie musi być piosenka. I przyjrzałem się temu utworowi, trochę tam pozmieniałem, trochę dodałem, trochę rozwinąłem pewne myśli i powstała piosenka Hasztagi. A potem zacząłem się zastanawiać, czy tytuł Lublimania pasuje już do tego materiału, skoro tam się pojawiło jeszcze parę innych rzeczy. Pojawiła się piosenka Ponieważ jesteś, która też jest dla mnie jakoś bardzo ważna. I pomyślałem, że może ta Lublimania będzie niepotrzebnie kierowała uwagę na ten Lublin i wyłącznie na piosenki o mieście, bo tak naprawdę to nie są wyłącznie piosenki o mieście, tylko są piosenki o ludziach. O ludziach, o życiu i to są sytuacje, które się zdarzyć mogą wszędzie. Niekoniecznie w Lublinie. Nie ma Lublin takiego monopolu, że te piosenki mogły powstać tylko tam. No chyba, że mówimy o trolejbusach, ale trolejbusy również są w innych miastach. Także no nie ma monopolu Lublin, żeby wyłącznie o nim śpiewać. Popatrzyłem też wtedy na piosenkę Hasztagi. Krótki tytuł, nowoczesny, nawiązujący do portali społecznościowych, nawiązujący do tego, jakim posługujemy się językiem, czego używamy w rozmowach, czego używamy w pisaniu do siebie. Nie piszemy już do siebie listów takich konwencjonalnych. Nie wysyłamy w kopertach, chyba że dostajemy wezwanie do sądu. Ale normalnie listów już się nie pisze, a listy były na przykład ulubioną formą literacką Agnieszki Osieckiej. Ona mówiła, że wszystko pisze w formie listów. Czy to piosenki, czy prozę, czy opowiadania, czy listy, to wszystko jest dla niej pisanie listów do kogoś. No więc my teraz piszemy inaczej. My teraz piszemy skrótowo, często używając angielskich słów. Piszemy pozdro. Tak. Piszemy te makaronizmy, czy właściwie z języka angielskiego. Okej, piszemy. I zaznaczamy, jeśli chcemy coś zaznaczyć, że coś jest ważne, stawiamy przy tym znaczek, hashtag. A dla mnie było bardzo wiele elementów na tej płycie ważnych, że chciałem przy nich postawić znaczek hashtag. I tak sobie na to popatrzyłem, że no właściwie ten cały projekt, cała ta płyta, to są hasztagi. To są dla mnie ważne sprawy, ważne rzeczy, ważne osoby, ważni muzycy, ważne piosenki i chciałbym tu postawić hasztag i tu postawić hasztag. No to nie róbmy tego, dajmy tytuł hasztagi na całość. Taka jest właśnie droga do tego tytułu. Styczeń mrozi na biało, taki ludzi, hasztagi ulic, wstaje świt. Staje świt na osiedlu, świt, bloki, bloki, tabele pięter przenośnie wind. Na kamiennej milczą jak kłas, bloki, bloki, tabele pięter przenośnie wind. I całkiem nie ma już miasta, tylko laptop, rysko, okular, ikonka, okienko, tylko laptop, rysko. Pusto w przestrzeni, od serc do kamieni, laptop, rysko. Świat za ekranami, co będzie z nami, laptop, rysko. Zimno na zimnych dołach, na makach jak makiem zasiał. Tagi ludzi, hasztagi ulic, czwartek na czwartku. I całkiem nie ma już miasta, tylko laptop, rysko. Okular, ikonka, okienko, tylko laptop, rysko. Pusto w przestrzeni, od serc do kamieni, laptop, rysko. Świat za ekranami, co będzie z nami, laptop, rysko.
wieżowiec, znaki, obrazki dla owiec, coś wulgarnie na ścianie, języków pomieszanie, zamęt. I całkiem nie ma już miasta, tylko laptop, rysko, okular, ikonka, okienko, tylko laptop, rysko, pusto w przestrzeni, od serc do kamieni, laptop, rysko, świat za ekranami, co będzie z nami, laptop, rysko. Obrazki dla owiec, perysko, coś wulgarnie na ścianie, języków pomieszanie, zamęt. I całkiem nie ma już miasta, tylko laptop, perysko, okular, ikonka, okienko, tylko laptop, perysko, pust do przestrzeni, od serc do kamieni, laptop, perysko, świat za ekranami, co będzie z nami, lato perysko. Styczeń mrozi na biało, tagi ludzi, hashtagi ulic, wstaje świat. Co dalej? Co teraz planujesz? Co w przyszłości, co z nagrywaniem? Myślę, że powinienem jeszcze sobie dać chwilę, albo dać tej płycie trochę czasu, żeby jej nie zasłonić czymś następnym, bo ja już teraz chciałbym pójść do studia i nowe pomysły realizować, bo czuję, że nabieram doświadczenia, że wiem, jak różne elementy ze sobą połączyć. Na dodatek mam wsparcie w postaci fantastycznych muzyków, mam wsparcie w postaci fantastycznych ludzi, którzy na przykład realizator dźwięku, który robił miks całej płyty, to jest muzyk, basista zespołu Micromusic, Robert Szydło, to też z nim współpracowałem po raz pierwszy, ale czuję, że rozmawiamy tym samym językiem i rozumiemy się doskonale. Ja sam miksuję płyty, ja sam jestem realizatorem wielu płyt Lubelskiej Federacji Bardów, szczególnie z jej początków, kiedy byłem, można by tak powiedzieć, producentem, bo zajmowałem się tymi płytami od samego początku, czyli od etapu nagrania śladów poprzez miks, poprzez mastering. I nagle znalazłem bratnią duszę, z którym, z Robertem, wiemy, o czym rozmawiamy i rozumiemy się w pół słowa. A nie miksowałem tego samemu, bo uznałem, że bardzo się przyda materiałowi, jeśli będzie jeszcze drugie spojrzenie, bardziej obiektywne, i że nie o wszystkim decyduję ja sam. To też jest też trochę tak z premedytacją myślałem o tym, że a jeszcze wciągnę kogoś z zewnątrz. A wydawca? Firma jest też taką, która jednak wydaje płyty z Krainy Łagodności. Marek Sztandera z Dalmafonu wydał płytę Hasztagi. To nie było takie oczywiste, bo poprzednią płytę wydawałem sobie sam. To była płyta nagrywana w Radiu Gdańsk, płyta akustycznie, płyta koncertowa. I Marek przekonał mnie, że po tych 25 latach to jednak powinna moja płyta wrócić na półki wydawnictwa, od którego się wszystko zaczęło. Skoro mówiłem o grupie Niesfornych, od której się zaczynała cała moja przygoda i pierwsza płyta, to ta pierwsza płyta, Trolejbusowy Batyskaw, została wydana przez Marka Sztanderę. Marek wspomniał, że płyta Trolejbusowy Batyskaw ma numer 11 i jest to jednocześnie najniższy numer w tej chwili w katalogu Dalmafonu, czyli jest to najstarsza płyta CD, która jest cały czas od wielu, wielu lat obecna w katalogu. To oczywiście było wznowienie i że nie ma tych wcześniejszych, nie ma 10, 9, 8, to były kasety. I już tych wydawnictw nie ma, także Trolejbusowy Batyskaw jest płytą najstarszą i poza tym podoba mi się towarzystwo, w jakim ląduje ten krążek. Jest wielu wspaniałych wykonawców, którzy również wydają u Marka. To są ci wykonawcy, których możemy usłyszeć w twojej audycji. Także to mi się podoba, że ja się czuję, że jestem w tym świecie. Żył raz inżynier w Lublinie. Smutny był, bo Lublin słynie bardziej z poezji, słowa finezji, niż z tego, co z liczby płynie. Być poetą, bo poeta to jest gość. Być poetą, poezja ma to coś. Być poetą oznacza powodzenie, sława w cenie i serc damskich wrzenie, sława w cenie. Słowami łączyć chciał światy
inżynier niezbyt bogaty. Chciał jak poeta, lecz głowa nie ta i wychodziły plagiaty. Być poetą, bo poeta to jest gość. Być poetą, poezja ma to coś. Być poetą oznacza powodzenie, sława w cenie i serc damskich wrzenie. Sława w cenie. Pewnego dnia poznał panią, pokochał i tęsknił za nią. Mieszkał za rzeką, przez to daleko, drogę wymyślić chciał tanią. Zarzucił pisanie wierszy, wrócił do liczb, zwłaszcza pierwszych. Dzielił i mnożył, mierzył i wdrożył, od wierszy pomysł ciut szerszy. Być poetą, bo poeta to jest gość. Być poetą, poezja ma to coś. Być poetą oznacza powodzenie, sława w cenie i serc damskich wrzenie. Sława w cenie. Na kilka metrów szeroki most przykrył strumień głęboki. Blisko miał teraz, więc chodził nieraz. Na przyszłość też miał widoki. Morał z historii tej taki: nie martwcie się już, chłopaki. Stawiajcie mosty, to sposób prosty, lepszy niż wiersz byle jaki. Być poetą, bo poeta to jest gość. Być poetą, poezja ma to coś. Być poetą oznacza powodzenie, sława w cenie i serc damskich wrzenie. Sława w cenie. Być poetą, bo poeta to jest gość. Być poetą, poezja ma to coś. Być poetą oznacza powodzenie, sława w cenie i serc damskich wrzenie. Sława w cenie. Grał i śpiewał Marek Andrzejewski z zespołem. W 461 magazynie piosenki studenckiej Mikroklimat o swoich piosenkach oraz o płycie Hasztagi opowiadał Marek Andrzejewski. Z Markiem rozmawiałem podczas 9. Festiwalu Piosenki Turystycznej pod Słońce w Jamnej. Marka Andrzejewskiego i Lubelskiej Federacji Bardów można będzie posłuchać 7 czerwca 2019 roku w Rzeszowie w Teatrze Maska. I to już tyle na dzisiaj. Za uwagę dziękuję i zapraszają do wysłuchania kolejnej audycji za tydzień o tej samej porze. Autor Jurek Krużel i realizator Maciej Rosół. Do końca Mikroklimatu słuchamy Marka Andrzejewskiego, gwiazdy 9. Festiwalu Piosenki pod Słońce w Jamnej. Golem śmieciarz, przyjdzie i po nas posprząta. Golem śmieciarz, przyjdzie i po nas posprząta. Wymiecie do błysku ulicę, z trucizny oczyści Bystrzyce. Przywróci zieleń ogrodów, powietrze wyleczy ze smogu. Golem śmieciarz, przyjdzie i po nas posprząta. Golem śmieciarz, przyjdzie i po nas posprząta. I będzie
czysto, wreszcie na czystej i jasno będzie na jasnej. Będzie cicho, wreszcie na cichej i będzie miło na miłej. A gęsi będą wreszcie na gęsiej i dzikie pawie na pawiej. Będzie cała w miejsce niecałej Singer na placu Singera. Golem śmieciarz przyjdzie i po nas posprząta. Golem śmieciarz przyjdzie i po nas posprząta. Przywróci modrej kolor niebieski, uzdrowi baobab. Na litewskim geniusz przyjdzie, śmieciarz golem przyjdzie. Golem śmieciarz przyjdzie i po nas posprząta. Golem śmieciarz przyjdzie i po nas posprząta. Przyjdzie i po nas posprząta. Golem śmieciarz posprząta. Golem śmieciarz przyjdzie i po nas posprząta. Przyjdzie i po nas posprząta. Przyjdzie i po nas posprząta. Miał do psot. Siedem żywotów miał kot. Siedem żywotów miał kot. Psocił już we śnie Leszka Czarnego, gdy Michał Archanioł miecz błogosławił. Prychał na widok Mendoga Krwawego, gdy Mendog miasto zdobył i spalił. 1255 był rok. 1255 był rok. Siedem żywotów miał kot. Siedem żywotów miał kot. Siedem żywotów do psot. Siedem żywotów do psot. Siedem żywotów miał kot. Siedem żywotów miał kot. I nieraz go czarcia łapa głaskała, gdy niesprawiedliwy był wyrok i sąd. Nieraz w pożarach swój ogon przypalał, nieraz cudownie ocalał. 1656 był rok. 1719 był rok. Siedem żywotów miał kot. Siedem żywotów miał kot. Siedem żywotów do psot. Siedem żywotów do psot. Siedem żywotów miał kot. Siedem żywotów miał kot. Był kiedy miastu farę wyrwano. Pustka po farze złą wróżbą wydarzeń. Następnej pustki, gdy wojna i trwoga, gdy przyszła zgroza od Goga Magoga. 1939 był rok.
żywotów miał kot. Siedem 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 żywotów miał kot. Miał kot. Tuż za wierszem w starym młynie zokrąglony warczy kamień. Pod kamieniem woda płynie, ty mnie lepiej w wodę zamień. Pod kamieniem woda płynie, ty mnie lepiej w wodę zamień. Za wierszem w brudne chmury światła miasta zaplątane. Daj mi zamiast zgrzytu murów postrzępioną lasu ścianę. Daj mi zamiast zgrzytu murów postrzępioną lasu ścianę. Sercu połów.